doktor, jak tu sprostać wszystkim obowiązkom? Szanowna pani doktor, jak mam wyjść na prostą? Jak mi kłody po nogi prawem podstawiacie? Ja już od 21 lat w temacie. Jestem mężczyzną, a nie jakąś pizdą, która woli narkotniki, bo mi pomagają. Jedne zamulają, inne energię dają, trzecie odprężają, a czwarte nie otępiają. Do tego pani doktor doliczam psychotropy, które muszę brać na zjazdowe fochy. Te na depresję są dla mnie wskazane, bo wie pani doktor, jak ja przejebane. Fazol brainowy także przyda się, nie wiem w sumie pochuj, ale przyda się. Lekami od naciśnienia, on normuje se ciśnienie, a najważniejsze są na krwi rozrzedzenie. Tak więc będę się starał, je proszę pani brać. Już kocham to życie, bo jest jedno kurwa mać. Droga pani doktor, jak tu sprostać wszystkim obowiązkom? Droga pani doktor, jak tu sprostać wszystkim obowiązkom? Droga pani doktor, jak tu sprostać wszystkim obowiązkom? Szanowana pani doktor, pochuj mi terapia, gdyż lubię twój temata. Tego pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i tysia piątego, ja po prostu kocham brać, a nie alkohol chlać. A narko i tyki będę brał rozsądnie, bo ja pani doktor wiem, co jest dobre i w jakiej dawce. Nie myślę o skoku, nie myślę o huśtawce i w sumie się nie martwię, że idę na wzmocniony, gdyż wiem, że może być gorzej, że zostanę wypuszczony za mury psychiatryka, a w życiu już nie bywa. Ale nie chcę terapii za żadne skarb świata, gdyż liczy się praca i gruba sałata. A gdy spełnię marzenie, to pomyślę o marzenie, no chyba, że nie. I drugi raz, nie hajdnę się. Nie chcę już iść z prawem, niech psy oczepią się, a jak coś, to sobie poradzę. Bo wiem, kogo szukać, jak, no i gdzie. Jeszcze te szpryce, co dwa tygodnie. Nie można ich ominąć, by było wygodniej. To szanowna pani doktor, na tyle. Napisałem to na czysto, czy panią zaskoczyłem? Droga pani doktor, jak tu sprostać wszystkim obowiązkom? Droga pani doktor, jak tu